wiatrowni nie próżna, ten najechać kontra. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pawelus, to jest kolejny odcinek Contraband Police. Kontynuujemy przygody naszego tutaj funkcjonariusza Kuzniecowa wraz z jego zacną ekipą, czyli funkcjonariusz Walsekoń, tak, tam Trzepało gdzieś siedzi i Cipaev. Dobra, mamy pierwszego klienta, ale przypomnijmy sobie, jakie tutaj mamy wytyczne. Zabrania się wstępu pojazdom posiadającym więcej niż 3 usterki techniczne. Dobrze. I dodatkowo szukamy gościa w samochodzie koloru czerwonego, więc też dobrze. Natomiast szybciutko się tutaj oddalę, bo ja nie wiem, co ten pan ma tutaj, jakie plany związane z naszym przejściem. A okej, okay, zatrzymał się. No i dobra. A tajcie, wariszu. Proszę rado, wrzem budę to poriadka. Dobra, ale pan... Ale jadić gondra ili pasta ten naś. Atma ogry z drugi, to jak z polnej zamietka. Macie ty pójda? Już nagadałeś się, kuźwa? Dobra, to popatrz zaraz moje piękne oczy. Niby się zgadza. Dobra, Jegor Kulkin. Jegor Kulkin, dobra. Z Akaristanu gościu jest. Numer paszporta. 0 Delta Yankee 1. To by się zgadzało. 8... Oscar Tango India, też by się zgadzało. Ważne do maja 21. Ok. A to? No też, skubany farta ma. Tutaj Jegor Kulkin i tutaj Jegor Kulkin, to się wszystko zgadza. Sprawdźmy może wagę. 4000, dobra. To by się niby zgadzało, natomiast pana pojazd, niby, że to Grazduk jest, ale zaraz zobaczymy, no to tak, to by się też zgadzało. Tak, zgadza się, dobrze. Nie ma problema. Teraz tak, jeszcze numer tablic bym panu sprawdził bardzo chętnie. Tango Yankee Juliet, to się zgadza. 3971 Yankee Whiskey. I to się zgadza. Dobra, pan przewozi się jakieś tu... Kuźwa. Od razu na wstępie kibel postawił. Panie, ja jestem fachowcem, kuźwa, ja tutaj normalnie to już mój trzeci kontyngent jest. Ja tu na misję to uwielbiam przyjeżdżać do Akaristanu ze względu na fakt, iż bo ponieważ tu nie ma kobiet. Także nie ma mnie co prowokować, oprócz oczywiście tej z billboarda. Do tego Walsekoń siedzi. No dobrze, chyba wszystko zaznaczyłem, tak? Tak, no to teraz sprawdźmy. Czy to się zgadza? Worki z cementem, 9. I to by się zgadzało. Kibel 1, tak jest. Skrzynka mydła, 3. Zgadza się. Dwie pralki, zgadza się. I jedna lodówka. Ty kuźwa, pa, jaki... No wszystko się zgadza. Panie Walsekoń. Atajcie. No, atajcie. Nie pada. Zwróć pan motor. Gościu. Dobra, patrzcie, są nowości, słuchajcie, bo teraz przy kwocie nam się tam stopień wyświetla, z tego co ja widzę. Dobra, panie kochany, bo tu jeszcze jedna kwestia jest taka, że teraz są nowe rządy i muszę popatrzeć, czy panu tutaj wszystko trybi. A zatem, patrzymy, lusterka są, wybita szyba jedna jest, już stąd widzę. Dobra, lampy niepobite. Zobaczmy, czy tu jeszcze jakieś szyby do kompletu by były wybite, do pary? Nie. Opony? Całe. I panie, kuźwa, no prawie igła. I tu lampy też. No dobrze, proszę pana, ja nie widzę przeciwwskazań, niech pan jedzie, bo kolejka się zrobiła. Rado tu ksaju łamanu, a dzioba czyste. Też ci życzę miłego dnia, chuju złamany, a czystą zostaw na dyżurce. No, attention. Dobra, teraz tego czołga wpuśćmy. Dobrze, elegancko. Oczywiście my, drodzy państwo, cały czas czekamy na tryb swobodny. Twórcy trochę opieszale działają, ale to nic. Pisiorek. Wysiądź pan. Co pan taki cichy? Panie Zdzichu.
Dokumenty dawaj, kuźwa. Nie od sabik sarashta? Panie, jakby to nie było konieczne. Edil Muhadov. I to by się zgadzało. Z Królestwa RK. No dobra. 7 brawo, 9, 5. No i to się nie zgadza. Nie widzisz, kuźwa? I mamy cię. I mamy cię teraz. To do lipca 81, to by się zgadzało. A to do marca i już, widzisz. Dalej, Edil Muhadov. I tu też, dobra. I lichem, to by się zgadzało. Jeszcze tylko te. O, wagę bym ci tu machnął. 5510, no to nawet z tobą w środku to. Uziwa, że to tablicy nie przypnie. Dobra. Papa, papa, Foxtrot. To się zgadza. 8265 Whisky Delta. To się zgadza. Teraz tak. Zobaczmy. Ty nie bój się, kuźwa, nie strzelam. Za chwilę mu sprawdzimy ładunek, natomiast musimy sprawdzić te uszkodzenia, brak lusterek to jedno. Po prawej stronie nie ma. Hop. No dobra, szyby chyba całe. Opony z tej strony całe. A z tej? Światła, no jedno wybite. Zniszczone światło, proszę bardzo. I opony tutaj całe. Szkoda, że nie możemy przebijać, to już bym przebił dwie i już bym go nie wpuścił, nie? O ty! To cię teraz będę dłużej trzepał. A że tyle tego natachałeś, synu, panie Walsakon, nie pod nogami. Kuźwa, ty. Normalnie co za mogiel. Tego to nawet moim skanerem prześwietlę, o. Jak on taki. Czy ja wszystko już zaznaczyłem? Bo to, kuźwa, więcej tam matka nie miała? Chyba wszystko. Dobra, zagrożenie biologiczne. 3. Tak. Worki z nawozem, 17. Zgadza się. Lodówki 2. Tak. Kuchenka gazowa 1. Zgadza się. Skrzynka serów. 2. To się zgadza. I worek kawy 3. To się zgadza. No to teraz moim czujnym okiem ogarnijmy temat, szukając świętych znaków Pytonga. Ale raczej mogę nie znaleźć, bo gościa na liście nie ma. I to też takie kurde jest, że szkoda. Szkoda. To podobno ma się zmienić, słuchajcie, że teraz będą takie niespodziewanki. I to mi się będzie bardzo podobało, bo no co, no, ograniczać się tylko do tych, co na tablicy wiszą? Mam nadzieję, że twórcy to ogarną tak fajnie, że będziemy mogli się tutaj pobawić. No dobra, no ale tymczasem, no niestety, no chcąc cokolwiek tutaj zdziałać, no... Niestety... nic nie przemycił, no. Dobra, jeszcze tak profilaktycznie, jeszcze patrzę tutaj, czy rzeczywiście wszystko jest gites, jedna wybita szyba, czekajcie, czy ja mu zaznaczyłem tę wybitą szybę? A nie. O. To może i drugą masz gdzieś wybitą, halo? O ty kuźwa, ty job twoju maciulu, jeden zasrany, ty. Ja ci tu zaraz, kuźwa, pokażę. Jakby tak przypadkowo uszkodzenie jakieś wywołać, tak żeby ten nasz komandier z megafona nie widział. No nic, no muszę go wpuścić, bo tu jest napisane, że więcej niż 3 usterki, on ma równo 3. Dobra, jedź. A chociaż zaraz. Nie jedź, kuźwa, to by się nie zgadza, to wypertaler mi stąd. No. Dobra, następny. Pocujmy się trochę. On nie jest czerwony, co prawda, ale ja nie wiem, może mu się rączka, nóżka omsknie. Smyraj konara. Panie.
Atmatur. Mielisz dupy, bo ja tego bardzo nie lubię. Otlikso. Ja rozumiem, że w Akaristanie są różne tutaj obyczaje, ale... Ja z Polandii, ja tutaj tylko przyjezdny. 2310, jego waga. Na tym kontyngencie nie handluję. Patrzcie moje oczy. Dolex Fadel. Dobra, to się nie zgadza, już stąd widzę. Numer paszportu. Alfa 3 Quebec Hotel. 1 November, 1 Bravo. I to się też nie zgadza. To kuźwa, ty nawet dokumentów nie umiesz podrobić w tych patałachu. To do lipca, do 10, okej, okay. A to do marca i to się też nie zgadza, no i co to? Do Let Fadel, to się nie zgadza, znaczy to się zgadza i to też się zgadza, okej, okay. Azar, tutaj Azara to muszę skorzystać z pomocy, no i dobrze, no to się akurat zgadza, sprawdźmy mu blachy. Dobra, Charlie Whisky Kilo, to się zgadza, 0108 Sierra Lima. No i to się zgadza. No dobra, towar jakiś tam wiezie. Pyk. Nic się nie stanie, panie. Kuźwa, nie panikuj pan. Coś pan. To tylko rutynowa kontrola w poszukiwaniu świętych znaków pytonka. No to przecież to normalne jest. No nikt panu nie poinformował. Pana nie powiedział. Dobra, ale tu mu się wszystko zgadza, ale profilaktycznie jeszcze... Czy w solonych rybkach nie ma przypadkiem nadziewajki? Albo tutaj. Czy materiały wybuchowe przypadkiem nie są do wąchania? Ale też nie ma. Dobra, panie Walsekoń, idź pan w pizdu. No. Dobrze. Stan techniczny. Tutaj lampy całe. O, opona przebita. No to widzisz pan. Jeszcze muszę panu przebite opony. Na razie jedna. Dobra. Tutaj się zgadza. Tutaj lampy całe, lusterka. Widzę, że brak obu. Brak lusterek. I jeszcze szyby. No nie wygląda, żeby tamta była wybita. O, ale tutaj... Ojojoj, tu dwie oponki, no i już regulacje wjazdowe, panie. Także, szanowny panie, niestety, ale nie wjeżdżasz pan. No smyraj se, konara, no przecież ja ci nie bronię, gościu. Zabieraj tego kurczaczka i... Abarot. Ty panie, bo się ciemno robi, kuźwa, no... Wyszysz ty. Dobra, mamy gościa w fiolecie. Purpura. Może to jakiś duchowny? Elegancko. Ale tam mamy czerwonego. A tajcie, wariszu przyjezdny. Proszę rado. Wszem budu, eto pariatko. Bardzo się z tego... Dwie nowe eti zagrajki, a la żywatka. At liśta maja gorodny i dostojny kagas tam, ać palny sus. Dokumenty wsiem obarstne. Proszać, perewosku, meno. Ja już coś czuję, że to nie, coś będzie nie tak. Julius Zake. To by się zgadzało. 7 X-Ray 02, to się zgadza. Victor 908, to się zgadza. Tu się zgadza. To doważne do grudnia tego roku, więc się zgadza. To do listopada, to no i też się zgadza. To panie, pan nic nie przewodzisz. O, ale to ja widzę, proszę pana, że tak, zniszczone światło. Na razie jedno. Zderzak jest, okej. Okay. Oponki. Z tej strony dwie przebite. To już są trzy uszkodzenia. Z tej strony oponki całe. A że panu się tak dobrze jeździ, ale tutaj tak. Brak zderzaka jednego, no i tu już się pan nie kwalifikujesz do wpuszczenia. Ja mówiłem, że coś będzie nie halo. Tutaj zderzak jest. Szyby. Niestety, ale całe. No i proszę pana, no ale jak to tak z całymi szybami latem jeździć? No kurwa, no to przecież to... Przecież to klimatyzacji nie ma. Ale proszę pana, no niestety regulacje wjazdowe. Wszystko się panu niby zgadza, no to oprócz tego. A że ja służbista jestem, to do widzenia. Wacio Dajnara. No,
Bardzo bym chciał panu pomóc, ale to sam pan wiedzisz, no. Dobra, następny! Dobra, to jest czerwony, więc się lepiej odsunę. Bo on może się rozpędzić, on tym czołgiem swoim to... No i się nie rozpędził. No dobrze. A tajcie. A rosko proszę aman. Atmatur. No, że tak do mnie brzydko mówi to. O, proszę pana. No ja już czuję, że to będzie elegancko. Kuźwa, nie lisz dupy, ja ci mówię, nie lisz dupy. Bo ja tu coś czuję, że święty znak Pytonga aż się prosi, żeby go wytargać. Cicho, ja muszę twoją krowę prześwietlić. Ty. O, no i elegancko. I... O, obarczna robota. Wy budru odlik samo. No to panie. Bo mnie tutaj zarząd w postaci widzów kazał zawsze skuwać, jak znajdę coś. No, pisiorek. Dobra, panie Smirnow, pilnuj pan, kuźwa, to tego... To, no sam se smyraj konala. Czy kuźwa trzepało, pod nogami się szlajasz, li... Dobra. A poza tym, to czy to była tylko jedna krowa tu? Aha, to już tyle. No dobrze, no nie, no musimy jeszcze trzepać, tak? Bo kontrabandu trzeba znaleźć, nie? Natomiast zobaczmy, jak tu wygląda situation. No. Jest i towar. Proszę bardzo. Następna oponka. Elegancko. Miam, miam, miam. To mi się podoba. O, w każdej coś schował. Tylko nie w zapasie, ty. Dobra, w zbiorniku nic nie ma. No mówię, w każdej coś schował, tylko nie w zapasowym. A jeszcze tam sprawdzę, bo... Czy jak zapasowy by pominął? Zapasowy? No nie ma w zapasie. Ej, panie, pan to dupa, a nie przemytnik, kuźwa, naprawdę. Weź ty to schowaj, no. Jeszcze tu sprawdzimy. Bo tu wszystko jest możliwe. Dobra, jeszcze sobie wysiądę, kucnę. Kuźwa, wysiądę i kucnę, powiedziałem. Dobra, i jeszcze silniczek. O! Jak ja żebym mógł to przegapić? Pięknie. Pięknie nafaszerował go. I hop. O, patrzcie. A co mi się tu? Czekajcie. No nie, no tak się nie robi Pabeluszkowi. No właśnie, łom potrzebuje, cholera, tym nożem to... Ja cię kręcę. A wiecie, że nowe radiowozy dodali? Trzepało, powiedz mi taką rzecz, jak dostajesz po ryju, to cię to kręci, czy jak, bo szczerze powiedziawszy... Taką zagwozdkę mam. Dobra, ja potrzebuję nowy towar tutaj, wezwij zaopatrzenie. Dobra, już lecę. Panie Vlad, już biegnę. Poczekaj pan. Widziwa. Muszę system oświetlenia przestawić, bo... Dobry. Sorek. Pisiorek. Potrzebuję tak. Czekana. Dodatkowo jeszcze profilaktycznie noża. I... I chciałbym ten karabin, ale mnie na niego nie stać, także to będzie chyba wszystko. Jeszcze może tak sobie tutaj dobiorę do równego, żebym miał. Tak też jestem tego zdania, ale pan poczekaj jeszcze chwilę. Kuźwa, normalnie. Jak to tam... no poważnie?
Weź ten czekan mi tutaj, o. A co było na czwórce? Bo tego nie pamiętam. Dobra. I op. Proszę uprzejmie. To się dopiero nazywa nos. O, i następny elegancko. I następny elegancko. Oj, żeś ty synu, no powiem wam... a jeszcze kuźwa omówiliśmy? Jeszcze blachy mu posprawdzam dokładnie, bo to wiecie... Wszystko może się wydarzyć, ale tu już chyba nic nie będzie. No dobra. Gdzie jest Walsakoń? Panie Walsakoń! Weź pan po... Nie bada, posprzątaj pan ten burdel. Rosko, wariszu. Tak, dokładnie, tak i mam zamiar właśnie zająć się własnymi sprawami, jak to w Akaristanie przystało. A z Państwem się żegnam, dziękuję za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.